Onkologii Ziemi Lubelskiej wykonujemy badania mammograficzne i w ogóle badania dotyczące piersi w dwóch miejscach. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i w Ośrodku Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia. Zapraszamy zarówno do Zakładu Diagnostyki, jak i do Ośrodka Profilaktyki wszystkie panie, które uważają, że to jest bardzo ważne, żeby zbadać sobie piersi. W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej najczęściej trafiają pacjentki ze skierowaniami od naszych lekarzy z poradni chorób piersi, z poradni chirurgii onkologicznej. Więc są to pacjentki z jakimś konkretnym problemem dotyczącym piersi. Natomiast wszystkie panie, które chcą przebadać piersi, zapraszamy do Ośrodka Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia. Tam wykonujemy badania w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi. On jest skierowany do pacjentek między 50 a 69 rokiem życia. Są to badania refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Panie nie muszą zgłaszać się z żadnymi skierowaniami, bez żadnych dolegliwości, wystarczy dowód osobisty. Takie badania przeprowadzane są raz na 2 lata u pacjentek, u każdej pacjentki, która w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywała badań mammograficznych, ewentualnie co roku u pacjentek, które mają stwierdzoną mutację genetyczną, ewentualnie u których najbliższych członków rodziny występowało zachorowanie na raka piersi. Natomiast wszystkie panie, i to bardzo podkreślam, wszystkie panie poniżej 50 roku życia, powyżej 69 roku życia również mają możliwość wykonywania badań mammograficznych. Do tego wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego, od lekarza ginekologa. Trafiają panie do nas, również do ośrodka, do poradni profilaktyki chorób piersi, gdzie są najpierw zbadane przez lekarza specjalistę, są to u nas specjaliści chirurgii onkologicznej i takie pacjentki dostają skierowanie na mammografię, ewentualnie USG. Badaniami mammograficznymi obejmujemy u nas panie powyżej już 35 roku życia. Wykonujemy taką mammografię w zależności od wyniku badania klinicznego, raz na 2 lata, raz do roku, to wszystko zależy od wyniku badania klinicznego. Ewentualnie wykonujemy badania USG u młodszych pacjentek. Trafiają do nas panie nawet od 20 roku życia, wykonujemy profilaktyczne badania USG. W naszym ośrodku wykonujemy również inne badania pomagające nam wykryć nowotwór piersi. Wykonujemy także badania rezonansu magnetycznego. Dysponujemy nowoczesnym 3-teslowym rezonansem magnetycznym. Głównie kierujemy, jeśli chodzi o profilaktykę, pacjentki, które są obciążone mutacjami genetycznymi, które predysponują je do wczesnego zachorowania na raka piersi.